witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Stachu. Dzisiaj co? Kopiemy ziemniaki. Nie miałem tego nie pokazywać, bo bardzo nie ma co pokazywać. Jeszcze będzie w tym roku ziemniaki mi się nie udały, gdyż strasznie zarosły. No i widzicie, dużo zieleniny. Kopaczka nie wyrabia, zapyta się, rusek staje. O. Rusek staje, wszystko się ciągnie. Miałem nie nagrywać tego, bo chyba po prostu żal na to patrzeć, ale pokazuję jak jest. Żeby nie było, że nie pokazujemy też gorszych chwil związanych z rolnictwem. Zawsze pokażemy. Widzicie ile u mnie jest zielska na polu, no nie były pryskane, także uprzedzam. Wtedy kiedy miały być obsypane, było mokro, wszystkie terminy się po prostu opóźniły. Raz były tutaj obsypane, no i po prostu nie wyszły. Aczkolwiek ta odmiana jest lepsza od tej poprzedniej, bo naprawdę no jest kiepsko. No. To musi oszukiwać, no widzicie, tak to się kopie, tutaj się zgromadzi, ale jedziemy mocno, bo chcemy to dzisiaj skończyć. Także nie piszcie w komentarzach, że partyzantka, że zarośnięte, bo wiem, że jest zarośnięte, także uprzedzam wasze komentarze na początku. Daję sobie sobie sprawę, ale nie każdemu coś wszystko wychodzi, wyszło mi zboże, nie wyszły mi ziemniaki, proste. Ale ryżu nie będziemy jeść w zimę, także damy radę. No, zapchało się, ale dobra, jedziemy. Nie, powiem wam, że to jest odmiana Gala. Odmiana Gala wyszła bardzo dobrze, jak na te inne odmiany, które miałem. Wineta u mnie jak na razie tragicznie. Nie wiem, czy nie będę likwidował tej odmiany z tego względu też, że nie można opryskać tych ziemniaków opryskiem po prostu na chwasty przed wschodową, bo tam jakieś mogą być poparzenia czy coś. To jest bardzo na metry buzynę, z tego co się orientuje, jest podatna po prostu. No widzicie jak się kurde pcha. Ale cóż, dojadę. Ostatnie 6 zagonków gali i później będziemy przechodzić na inne. Na inną odmianę, ale nie wiem jaka to jest odmiana, bo to już u mnie te ziemniaki mają kilka lat. Ale co wam mogę powiedzieć, jest ze mną szpanier Waldek. On może też tam. Idziemy do niego z kamerą i nagramy jakąś relację z nim, no bo jak co roku wykopki, no i to szwagier musi być, no nie ma innej opcji. Z takich awarii dzisiaj są takie, że skrzynia mi się zakleszczyła w brusku, to jest i raz zakleszczył mi, a później mi się urwała rurka paliwowa jakaś, nie wiem co, to jest taka rureczka mała, taka za pompą co idzie. Ci co mają bruska, to wiedzą o co chodzi. No i tak to się prezentuje, także ja tu jadę, kopę. Później będziemy zbierać, to nagram coś ze szwagrem Waldemarem. Szwagier Waldek tutaj pomocą pomaga, jak się da. Panie Waldemarze, proszę pomachać do kamery. Szwagier Waldek pomaga. Cześć wam, rolnik.pl. Zobaczcie jaka ziemia, czyściutka, bez chwastów. Pięknie się kopia. Chwasty to muszą być, bo taka urodzajna ziemia jest. BHP numer 1. Jak mnie zobaczą koledzy z budowy, to mi uprawnienia zabiorą. Wejście drugie, jest ze mną szwagier Waldek. Opowiedz o sytuacji na rynku ziemniaka w dzisiejszych czasach. Cześć wam wszystkim. Słuchajcie, no spotykamy się rok później. Praktycznie w takiej samej scenerii, ma to już umi z powrotem naszą. Tak, umijny krajobraz. Ile razy wracam do domu z delegacji, zawsze mi się podobają te nasze pagórki, górki. Ten kto tu jest codziennie, to tego nie docenia. Ten kto jest raz na jakiś czas, to powiem szczerze, widzi piękno w tym wszystkim. Słuchajcie, minął rok czasu,
I co, i ziemniaków? I teraz robimy mały quiz z naszym właścicielem rolnikowo.pl. To musimy sobie przypomnieć, co się tam działo przez ostatni rok czasu na naszym rolnikowo. Coś miało być, coś i miało być. I przepuśćmy, ja zaczynam pierwsze. Ja pamiętam filmik z kombajnem, teraz ty dalej, który był następny. Ale ogólnie z kombajnem, nie także... Co się działo z kombajnem? No i to jest tyle. Aha. Teraz ty następny, jaki temat był jeszcze w ciągu ostatniego roku? No to nowa dzierżawa. Kolejne powiększenie areałów. Później ja pamiętam, że jeszcze miałeś rok temu sianie nawozu w zimę, dobrze mówię? No było, było. No teraz. I dobra, i teraz ja powiem, co takiego odcinka nie było. No. Ja już wiem o co chodzi. Szwagier tutaj dąży, bo miał być odcinek. Miał być odcinek z ogródka, bo tutaj robił mi ogródek przed domem, ale ja miałem nagrać odcinek właśnie z tego i do tej pory mi nie chce, wymawia mi, że ten odcinek nie został nagrany. Ta jego praca w sobotę, w dwie soboty, walka z kamieniem granitowym. Chciałem, żeby to było na koniec. Chciałem, żebyśmy cały rok sobie prześledzili. A to widzisz, ale nie to, a to właśnie było w trakcie. Co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku. To było w trakcie. Rolnikowo.pl. Ja jeszcze pamiętam remont tego właśnie Ursusa. Ursusa, 60. No był. No i dalej, co jeszcze się działo? Co jeszcze się działo? No było. No, przypominaj sobie. Sianokosy były. Były sianokosy. Branie wody z tego oczka wodnego to nie w tym roku chyba, nie? To nie, było w tym roku. To było ten rok od tamtych też, kopów? Też w tym roku było. Też w tym roku było. Wylewka nasza betonowa to chyba już nie było wcześniej. Nie, to już nie było, to było wcześniej. To było wcześniej. No ale teraz powiedz, jakie są plany na przyszły rok. Jak będziemy się widzieć w następnych wykopkach, to będziesz opowiadał, że słuchajcie, planowaliśmy to, udało się to lub tamto. No jakie plany będą na przyszły rok? Nie wiem. Budujemy tam coś, jakieś fundamenty robimy? Ja jako stary. Ale to jest, słuchaj, to jest tajemnica, bo jeszcze nie wiadomo, czy się uda, to o tym nie będziemy. Jeśli wszystko będzie sprzyjać, to będziemy coś. Tak, to będziemy działać, to będziemy coś betonować, będziemy coś stawiać, ale to już. Będziemy coś burzyć, będziemy coś stawiać, ale to już na razie jeszcze musimy poczekać na decyzję. Ale wracając do tego naszego, no to no nie zamieściłeś tego naszego słynnego filmiku. No. Dobra, musimy chyba dzisiaj dograć. Trzy soboty. Dzisiaj musimy dograć. Przyjechałem, żeby u ciebie przed ogródkiem i przed domem zrobić ogródek. Ładne z kostki granitowej, masz rabatki porobione. Ale wiem, że są plany na przyszły rok, że będziemy dalej rozmawiać. Oj, będziemy, oj, musimy, no bo muszą te panie, kurde, do mnie zawitać. A, no to... Rolnik szuka żony. To już, wiesz, to jest inna para kaloszy. Dobra, może tutaj szwagier Tomasz się włączy jeszcze w rozmowę. Szwagier jeszcze Tomasz, który też napomagał, też będzie uczestniczył w remoncie ogródka. Nie chcę być kamerowany teraz. Także plany na przyszły rok są pewnie tak, są dosyć ambitne. Zobaczymy, co się uda zrobić, czego się nie uda zrobić. Siostra tam mówi w oddali, jak mnie nagrasz, to grozi palcem, także nie nagrywamy. Ale ogólnie zapraszamy wszystkich w Góry Świętokrzyskie. Reklama. Reklama. Ale niepłatna. Szwagrowi nie zapłacili za to, ale będzie reklamował Góry Świętokrzyskie. Powiem szczerze, nauczyłem się w tym roku jeździć na nartach w Górach Świętokrzyskich w wieku praktycznie 40 lat. Jakie razem, 40? Jeszcze nie było. Jest kilka fajnych u nas stoków, także można też się nauczyć, fajnie jest w zimę, także zapraszamy jak najbardziej i na no i widzicie, i na Rancho widzicie Mateusza. Takiego szwagra, taki szwagier to jest skat, także piszcie w komentarzach, szwagier Waldek jest the best. Kto nie napisze, ten nie jest z teamu rolnikowo.pl. Obecnie gdzieś tam się włóczę po całej Polsce, wiadomo, budowa jest tu i tu, no, ale fajnie tak wrócić sobie. Na wykopki rodzinne. Worek ziemniaków wziąć. Jeszcze będę musiał pożyczyć, będę musiał kupić od sąsiada, bo nie spłacę szwagra. Tylko ten worek ziemniaków? Także fajnie jest na też na roli, pooglądać sobie nasze widoki, naszą jesień. No widzicie. Dobra, działamy dalej, bo nas zjedzą. Dokładnie. Może się jeszcze włączymy później. Jeszcze. Dogrywając końcówkę do tego materiału z wykopków, spełnimy życzenie szwagra Waldemara. Pokaz ogródku, jego dzieła. Muszę tutaj tylko zabezpieczenia wziąć. O, proszę, zobaczcie, żeby nie było, że nie ma na filmiku jego dzieł. Patrzcie, no, szwagier Waldek ma talent. Oczywiście projekt siostry. Tutaj ogrodniczka, kwiatuszki. Wszystko jest. Trawa jeszcze nie skoszona. Nie było kiedy. I jeszcze proszę zobaczyć, jaką tutaj melioracje zrobił.
Szwagier Waldek, odpływ z Rynny, wszystko leci na trawnik, od razu jest nawodnienie, tam krzew, oświetlenie. Także żeby nie było, Walduś, że nie ma pokazanego ogródka. Ogródek jest pokazany, także już mi nie będziesz mówił, że filmik z ogródka nie był pokazany. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także taki to odcinek trochę z wykopków i ze wszystkiego. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!